Francuskie prawa człowieka były już wtedy antyreligijne, podczas gdy amerykańskie prawa człowieka uznawały przynajmniej Boga Stwórcę, że należą do przeszłości, a przyszłość należy do wielkich zgrupowań, wielkich wieloponadnarodowych zgrupowań. Po 1945 roku, po końcu II wojny światowej, Kościół katolicki był tak naprawdę uważany również przez, to było też powszechne zdanie wśród aliantów, za jedyną instytucję, która w sensie moralnym wyszła obronną ręką z tego, co działo się między rokiem 1939 a 1945. Aby wszyscy działali na zasadzie wspólnoty, ale zaznaczył papież Jan Paweł II, że to ma być wspólnota, która będzie budowała na korzeniach chrześcijańskich. Lata 50. to jest początek, można powiedzieć, takiego strukturalnego dostatku na Zachodzie. Na terenie całej Francji było 209 agresji przeciwko kościołom, kaplicom, cmentarzom i w mediach prawie wcale na ten temat nie mówiono.